cóż, niestety porażka. No można pogratulować czarnym tutaj całej tej serii zwycięstw, którą odnoszą. No dzisiaj wyjątkowo zagrali na swojej tablicy bronionej. Jest to ewenement, żeby pod koszem, kiedy przeciwnik zbiera 16 czy 19 piłek i próbuje ponawiać akcję i wszystkie piłki są tak czyściusieńko zablokowane, prawda? No i wychodzą z tego obroną zawodnicy czarnych. Także na pewno tutaj tego trzeba im pogratulować. Staraliśmy się jak mogliśmy. Niestety trzecia kwarta zadecydowała o naszej porażce. Początek trzeciej kwarty rozpoczął Aberki rzutem za 3 punkty bez obrony. Później poszły dwie straty, uzyskali czarni przewagę. Później jeszcze była szansa to wyrównać, ale za dużą siłę dzisiaj czarni dla nas stanowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Artur Dęgiewicz. Tak już tutaj trener wspomniał. Mieliśmy bardzo dużo zbiórek w ataku, z czego tak naprawdę ani nie było punktów, ani żadnych przewinień. No i wypromowaliśmy też zawodników, którzy tak naprawdę nie grają normalnie w sezonie, tylko stanowią jakiś tam czas dla odpoczynek dla zawodników pierwszopiątkowych, gdzie tutaj widzę, że Michał Nowakowski zagrał na 100% za 3 punkty, także wypromowaliśmy jednego zawodnika. No i przede wszystkim trzeba czarnym pogratulować dobrej serii. Grają dosyć mocny defense, z czego tutaj wynika parę naszych błędów, które skrupulatnie po prostu wykorzystali.